Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Developuj. Dzisiaj mam przyjemność odwiedzić w siedzibie Geodetic Adriana Hołuba, chyba jednego z najbardziej już dzisiaj znanych ekspertów rynku nieruchomości. Cześć, witajcie. Cześć, dzięki za zaproszenie. O czym będziemy dzisiaj rozmawiali? No słuchaj, ja wróciłem z wakacji, jestem zaganianym deweloperem. Słyszę o tym ciągle, że no wchodzą bardzo poważne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, a nawet jak do Ciebie zadzwoniłem, to usłyszałem, że przed nami katastrofa dla deweloperów. I tak i nie. Katastrofa dla wszystkich, dlatego że no, do góry nogami jest wszystko wywracane, czyli uczyć się trzeba będzie. To nie ucieknie. Każdy będzie musiał się tego nauczyć. To nie tylko nawet inwestor, czytaj deweloper, czy jakiś tam flipper na gruncie, ale nawet ten przysłowiowy Kowalski, który ma swój grunt, który myślał, że będzie miał podzabudowę albo ma podzabudowę, a nagle tą możliwość zabudowy straci. No bo wiesz, jaki jest cel ustawy, zmiany ustawy, tak? Ustawodawca wprowadził już, no bo to już weszło w życie, tak? Ustawa zmieniająca ustawę o planowaniu przestrzennym 24 września tego roku, to jest ustawa z lipca, tam bodajże chyba z 7 lipca. I cel tej ustawy jest taki, żeby zniszczyć, może złe słowo, ale wyhamować, uniemożliwić zabudowę w Polsce tak zwaną rozproszoną, że budujemy sobie gdzie chcemy, jak chcemy, ponieważ to są bardzo duże koszty dla gmin, dla miast, nazwijmy to też koszty środowiskowe, logistyczne, więc jakby to jest główna idea ustawy. Mhm. Tak jak teraz mamy miasta, duże czy nawet małe, i pod małym miastem, czy nawet miasteczkiem, czy na granicy miasta wsi, kilometr do obrzeża, powstaje nam szeregówka na 30 domów, na 20, na 50 i się ciągną takie pasy. I to jest raz tu zabudowa, potem tu, w tym miejscu, w tym. No, dla inwestorów to jest dobre, bo jest większa możliwość kupna gruntów, tych gruntów jest więcej, ale dla gmin jest to fatalne. Z ostatniego artykułu, który pisałem na ten temat razem z Grześkiem Chojnackim, tutaj absolutnie dużo większym ekspertem w zakresie planowania przestrzennego niż ja, od którego to ja się uczę, kiedy pokazał mi dane, informacje, że koszt pociągnięcia obsługi, zabezpieczenia tej obsługi technicznej, infrastrukturalnej przez gminę, przez miasto, dla tak zwanej zabudowy skrajnie już rozproszonej, takie wiesz, inwestycje stepowe, łanowe, jak to tam nazywacie u siebie, te plany miejscowe takie, które powstawały, czy WZ-ki, potrafi być stukrotnie droższa niż infrastruktura, która jest zwarta w miasteczku, w jakiejś wsi, czy jest jakaś kontynuacja w jedną stronę zabudowy. Okej, okay, wchodzimy na teren naturalny, gdzie nie ma budynków, nie ma nic, ale wszystko idzie w jedną stronę, tak? I miasto przygotowuje się, deweloperzy, jeden koło drugiego sobie buduje. No przynajmniej w mieście to masz tam dwóch, trzech deweloperów, w większym 12, 10 i tak dalej, zależy od miasta, więc to jest ta idea tej ustawy. Do góry nogami będzie wszystko przewrócone. Ja tego się uczę. To nie jest tak, że to się umie, bo będę to umiał, jak za 3 lata nic nie zmienią, to po 3 latach powiem, że to umiem. Dlaczego? Bo przerobimy to na skórze. Czyli wejdzie plan ogólny, wejdzie plan szczegółowy, wejdzie ZPI, może WZ-kę sobie zrobimy na nowych przepisach, któraś gmina wygra i będzie pierwsza z tym planem ogólnym. Ty się uczysz, a te gminy się też zaczną uczyć dopiero za kilka miesięcy. Nie, słuchaj, gminy, szkolenia, z tego co wiem, słyszałem od Grześka, od Janny Bukowi-Dziedzic, od jeszcze kilku innych osób, mają intensywne szkolenia w tym zakresie. Mają szkolenia, przygotowują się. Więc myślę, że tutaj podejście i odpowiedzialność jest. No z drugiej strony, posłuchaj, no wyobraź sobie, że gmina do końca 2025 roku nie uchwali planu ogólnego. Wchodzi 1 stycznia 2026 i w gminie mamy paraliż inwestycyjny. Nie można nic nowego zrobić. To gmina sama może na to pozwolić? Inwestycje, podatki, zatrudnienie, rozwój gminy i tak dalej. Wiesz, to nawet nie wystąpimy jakąś tam budowę, kurde, fabryki, hali, rozbudowę, tak? Więc nie można sobie na to na pewno pozwolić. Czy gminy zdążą? Nie mam pojęcia. Według mnie jest to bardzo krótko, bo no słuchaj, zaraz mamy rok 24, więc mamy 2 lata. Wszystkie gminy naraz, zaraz. Ileś lat już mamy planowanie przestrzenne? Czy w Polsce ile mamy procent planów ustawowych? 30%. To nagle 2 lata. Wszyscy mają mieć. I może nie tyle planów, bo musimy mieć ten plan ogólny, nie plany szczegółowe,
tylko plan ogólny. Ten plan ogólny, on w pewnym sensie zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, tylko o ile studium w tym jeszcze, nazwijmy to, dzisiejszym czasie, bo ono obowiązuje, tak, jest niewiążące, no nie zmusza na przykład inwestora występującego o warunki zabudowy, żeby miał zgodność ze studium. A już na nowych przepisach, kiedy będzie występował o warunki zabudowy, nie? Taki inwestor, one będą musiały być zgodne z planem ogólnym, bo plan ogólny to jest tak jakby studium. Właśnie, coś takiego. Chciałem Cię zapytać, czy nie uważasz, że to będzie tak, że jest tak mało czasu, że te gminy w sumie zmienią nazwę studium na plan ogólny i jakby w dużej mierze to będzie, wiesz... To samo? Nie. Nie? Dlatego, że mamy całkiem inne definicje. Wchodząc już w takie szczegóły, tak, była w starym planowaniu przestrzennym, w starym, jeszcze gdzieś tam obecnym, no bo te plany istnieją, tak, to tak ciężko mi mówić, więc żeby tam mnie potem słuchacze zasówka nie łapali, mówię stare, nowe, obecne, no bo plany obecne, które są, one obowiązują. Tak. Ustawa już weszła w życie, więc jak będą procedowane, no to nowe rzeczy. Mamy stare WZ-ki, WZ-ki w trakcie, to jest tyle zależności, że jest tego dużo, ale tak potocznie można powiedzieć, że zmienią studium na plan ogólny, ale to bym powiedział, powie bardziej laik, bo masz inne definicje, masz inaczej definicje zdefiniowane. Czyli nie też masz inne nazwy definicji, masz intensywne zabudowy nadziemną, podziemną, była jedna, inaczej jest zdefiniowana i w ogóle te definicje, które są w tej nowej ustawie, są odmienne od definicji z prawa budowlanego, co już jest największym absurdem, największą głupotą, jaką może być. Ja właśnie pracuję bardziej na tym szczególe, na niektórych wskaźnikach się tym zajmuję, żeby pomóc deweloperom zrobić większe budynki, obronić ich myśl. Ścieram się z różnymi organizacjami, ścieram się z urzędami na etapie, co to jest, nie wiem, wskaźnik intensywności zabudowy, wskaźnik powierzchni zabudowy, powierzchnia publiczna czynna. To są takie szczegóły. I teraz te definicje, te definicje urbanistyczne, one są w ustawie, powiedzmy, niektóre, nie wszystkie. Powierzchnia kondygnacji. Plan miejscowy ten nowy, ustawa o planowaniu przestrzennym, ta nowa, czy dokładnie mówiąc nowelizacja, zmiana ustawy o ustawie i tak dalej, wprowadza takie pojęcie powierzchnia kondygnacji. To jest całkowicie nowe pojęcie, którego ani nie wiemy, jak tego nie ma odbicia w normie ISO do pomiaru powierzchni, tej 9836/2020/07. Nie ma odbicia w rozporządzeniu dla architektów w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. Więc mamy nowe pojęcia, inaczej wytłumaczone, krzyżowe. A najlepszym absurdem, posłuchaj, jest wysokość budynku. I teraz, jak już wszedłeś ten szczegół, no to trochę tak pójdę w emocje. Wysokość budynku będzie musiała być liczona na dwa sposoby na etapie pozwolenia na budowę. Deweloper będzie musiał spełnić warunki zarówno planowania przestrzennego i warunki warunków technicznych, bodajże artykuł 6. Tak. W warunkach technicznych masz najniżej położone wejście do budynku, wejście kondygnacji nadziemnej, wiemy co to jest kondygnacja nadziemna, jest to zdefiniowane, chociaż tu się z niektórymi teraz izbami architektonicznymi kłócę, do najwyżej położonej kalenicy dachu razem z ociepleniem, obróbką, bez kominów, anten, reklam, jakiś tam ozdób, nazwijmy tak potocznie, tak? I mamy wysokość. Planowanie przestrzenne, ta nowa ustawa nakazuje deweloperowi wyliczyć wysokość budynku w oparciu o średnią, uśrednioną wysokość terenu wokół budynku do tam najwyżej położonej tam wysokości, czyli ten dół jest różnie liczony. To teraz zobacz, jaki masz absurd, że dosłownie architekt będzie musiał wyliczyć dwie wysokości. Pokazać naczelnikowi Wydziału Architektury, że spełnia kryterium planu miejscowego i spełnia kryterium warunków technicznych. Tak? Rozdwojenie tych definicji albo rozstrojenie, bo w Polsce na przykład powierzchnia użytkowa to są trzy różne definicje w trzech różnych przepisach, skrajnie różne, różniące się o 30%. Rozdwojenie tych definicji to jest rzecz, o której mało kto sobie zdaje sprawę. To jest ten etap szczegółów, który ja się zajmuję. Tak? Ja od już naprawdę chcę powiedzieć lat, bo trochę po konferencjach jeżdżę na takich konferencjach, gdzie siedzą przedstawiciele rządu, nie rządu, byłem na okrągłych stołach w ministerstwie. I ja poruszam wprost, bo już mam ten wiek, że się nie boję mówić jak jest. Kilku urbanistów, kilku architektów potwierdza te moje założenie, gdzie w Polsce powinny być tak zwany jeden słownik pojęć, nazwijmy to wszystkich pojęć, które służą, nazwijmy to budowlance, inwestowaniu, nieruchomościom. Tak ogólnie, bo
Każda ustawa, teraz jeżeli sobie to trochę rozszerzymy, tak, mamy ustawę do projektowania, czyli dla architektów, potem budynki są budowane, potem jest odbiór budynku. No to mamy rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, potem mamy ustawę o księgach wieczystych i hipotece, o podatkach od nieruchomości. Każda ustawa inaczej definiuje to samo, dając różne wyniki, wysokości budynku, powierzchni budynku, kubatury. Co się dzieje w tym temacie obecnie, żeby to... Jeszcze większy bałagan. Nic się, dzieje się, że mamy coraz większy bałagan. Nowa ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Ja mówię nowa ustawa, bo dla mnie, mimo że to jest nowelizacja, zmiana, dla mnie to jest nowa, to jest do góry nogami wszystko wywrócone. Więc ja tak potocznie mówię, rozmawiamy sobie, tak, to nie jest opinia jasne, na teraz. Jasne. Wprowadza jeszcze większy bałagan, jeszcze większe zamieszanie na etapie szczegółów. Tym się jeszcze prawie nikt nie zajmuje. Tak? Dokłada pracy urbanistom, architektom, inwestorom, geodetom, project managerom, kierownikom budów. Dokłada pracy. Nikt tego nie przemyślał na etapie szczegółów, tak? Kompletnie. Już są kłótnie na ten temat. Ja nawet w jednym artykule w kolejnym roczniku Inwestor pokazuje, dałem taki opis wysokości budynku. Nawet pewne izby architektoniczne się obraziły i dały mi tam kontry, ja to dałem sprostowanie, czyli też im kontrę, to już zobacz, na etapie szczegółów nie ma zgodności, tak? Więc nie, to nie będzie przepisanie studium na plan ogólny gminy, bo w studium nie masz pewnych wskaźników, które muszą być w planie ogólnym gminy, więc trzeba to zrobić od nowa. Tak. Okay. Po drugie... To jest realne? W ogóle? A ci powiem tak, no wyobraź sobie, że nie wiem, rządzący, nieważne jacy aha, będą, czy ci, czy tamcy, czy będą kolejne wybory, tak, czy jak tam to się wydarzy. Wyobraź sobie, że za 2 lata, niech będzie nawet niedużo, ale szczerze, 20% gmin w Polsce nie zdążyło. To myślisz, że rząd nie przedłuży jeszcze tego okresu przejściowego na przykład o rok dla tych 20% gmin? No zobacz, jakie to jest proste. Ja się w ogóle nie boję. Ja bym się nie przejmował niczym, bo jeżeli problem będzie, kiedy na przykład, nie wiem, bardzo mała liczba gmin nie zdąży, to wtedy wątpię, żeby zmienili, tak? Ale jeżeli to będzie, że 20% czy więcej, ja tak sobie wyobrażam, gmin nie zdąży, nie uchwali planów ogólnych dla całych gmin, czyli nie sprawi, że zablokują się wszystkie inwestycje, no to mówię, będzie te 20% wydłużą ten okres, na pewno. Ja bym się tego nie bał. Po drugie, pieniądze, przecież uchwalenie tych planów ogólnych, no to nie wiem, no powiedzmy dla gminy, no niech kosztuje nawet skromne 100-200 tysięcy złotych, zależy jaka gmina, większa, mniejsza, ile pola, ile miast, ile tych trudności. Nie liczyłem, nie znam, ile jest urbanistów. Kiedy te przepisy w ogóle jakby weszły, zostało do... 24 września. No właśnie, to myślę, że część to w ogóle nawet w budżetach na przyszły rok tego nie uwzględniała. Nawet gdyby uwzględnili, to z pustego Salomon nie naleje. Wiadomo, jakie były koszty dla gmin ostatnie lata, ogrzewania, oświetlenia, podwyżek dla swoich pracowników, inflacji i tak dalej. Naprawdę te budżety dla takich gmin, gdzie nie ma przemysłu, nie ma fabryk, nie ma tych wpływów z podatków lokalnych, czyli z ustawy o podatkach, opłatach lokalnych, gdzie nie ma dużo mieszkańców, to z pustego nie naleje. Niby pieniądze z tego miały iść z KPO. Miejmy nadzieję, że to wszystko się jakoś tam dobrze potoczy. Nie wyobrażam sobie, by w Polsce nagle została zamrożona możliwość inwestowania na dużym obszarze Polski. To była katastrofa, tak? Bo niby masz gminę, która jest małą gminą, ale przecież w takich małych gminach na zasadzie niezwiązanych z dużym miastem się instalują magazyny duże, zakłady przemysłowe w tych magazynach, tak? No, pod Łodzią, Kobierzyce i tak dalej, więc to różnie, czy Mercedes, który się buduje teraz, czy fabryka Izery, czy akumulatory, czy skrzynie biegów dla Toyoty, więc to są w różnych takich gminach i co nagle zostanie zablokowane? Nie wierzę w to. Jasne. Absolutnie w to nie wierzę, w to bym się nie martwił. Globalnie, na pewno bym się martwił już tak pojedynczo. Wiesz, czyli jestem deweloperem, mam działki jako zwykły Kowalski i dzisiaj w planie miejscowym one są pod jakąś zabudowę. Może słabą, może ekstensywną. To już bym się martwił, że na nowym planowaniu w ogóle będą przekreślone z możliwości zabudowy. No tak jak mówiłem na początku, ustawa zakłada, że mamy skończyć z taką rozdrobnioną zabudową, tak? To ma być wszystko skupione.
I jeszcze raz, jak zacytuję informacje, które tam od Grześka Chojnackiego mam, że gdyby, to bardzo ciekawa dana, nie wiem jak to zostało wyliczone, ale jestem święcie przekonany, że Grzesiek to ma sprawdzone, on w tych zespołach rządowych tam gdzieś pracuje, to ma potwierdzone. Gdyby dzisiaj zabudować grunty domami, mieszkaniami, budynkami wielorodzinnymi, które są, mają taką możliwość zabudowy, tak? Mhm. To Polska by miała na około 60 milionów miejsc dla ludzi, dla mieszkań, tak? Dla 60 milionów ludzi. My mamy 38 milionów z hakiem, ale już mamy trochę zabudowy, więc... No tak, więc tak. Wystarczająco. Tu bym się nie martwił. Nie martwiłbym się, że tych gruntów będzie znacznie mniej na sprzedaż, no bo będzie wiele gruntów, okej, one będą na sprzedaż, tylko bez możliwości zabudowy. No bo co się stanie, kiedy nagle zniknie z rynku bardzo duża liczba działek? No jasne. No pójdzie cena w górę i deweloperzy będą sprzedawać, kupią drożej grunt, sprzedadzą drożej, czyli tym znowu się powinien martwić Kowalski, odbiorca docelowy. No i ci, którzy mają duże banki ziemi w takich miejscach, no nie w ścisłej zabudowie, tak? Zgadzam się. Duzi deweloperzy, duzi inwestorzy albo po prostu właściciele ziemscy, takich nazwijmy, jak chyba dawniej się nazywali, jeżeli mają hektary ziemi, dziesiątki i setki hektarów ziemi w różnych miejscach Polsce, które są odległe dzisiaj od linii zabudowy, tak? Od najbliższych budynków wielorodzinnych czy zabudowy jakiejś tam domkowej, to bardzo bym się bał, że te grunty, bo oni kupili na przykład 50 lat temu, czy nawet teraz, 2 lata temu, 3 lata temu, na zasadzie, dobra, kupuję grunt, mrożę go na 10 lat, za 10 lat dojdzie tam zabudowa i wtedy ten grunt uruchomię, prawda? Tak, tak, tak. Duzi deweloperzy, czy rodziny takie deweloperskie, które tak działają wielopokoleniowo. Teraz no, ta fundacja rodzinna to też fajna rzecz, ale to tak na marginesie. Więc te grunty według mnie stracą możliwość zabudowy. I ktoś, kto kupił grunt z możliwością zabudowy, czy z planem wizji, teraz według mnie, jak jest ten grunt daleko od zabudowy, będzie przekreślony. I to nie jest tak, że gmina, uchwalając plan ogólny, może sobie, dobra, kochany deweloperze, ty nam tak pomagasz gminie, jesteś taki fajny, tyle nam sponsorujesz dla dzieci, dla miasta, dla gminy i tak dalej, że my po prostu tak zwyczajnie pójdziemy jakby z zabudową na zachód miasta, bo ty nam masz grunty, czy tam gminy, a nie na wschód. Mhm. Nie. Jak byś sobie przeanalizował, czy nawet rzucił okiem na wzory matematyczne, wzory, które służą do wyliczenia obszaru uzupełnienia zabudowy, na przykład pod warunki zabudowy, to są tak skomplikowane rzeczy, że naprawdę mając Excel, kalkulator i mapę, czy nawet mapę w AutoCADzie z AutoCADem, nie jesteś w stanie tego praktycznie zrobić. To już będą programy GIS-owskie zaprogramowane z algorytmami, które będą to liczyły, więc gminy, czy też wykonawcy dla tych gmin, tych planów miejscowych, będą mieli ręce związane. Oni będą mieli naprawdę, tam będzie tolerancja, żeby, bo wiesz, program wyliczy zgodnie ze wzorem matematycznym jakiś idiotyzm, nagle wyjdzie na jakaś eksklawa, która jest niezabudowana, dookoła zabudowa, więc damy zabudowa, znowu tam, gdzie wyjdzie jakiś taki ząbek mały, że można zabudować, skreślimy, więc będzie, ale to jest tam, z tego co pamiętam, właśnie nie pamiętam, ale na pewno bardzo mała taki czynnik ludzki, że ja jako urbanista, jako burmistrz, rada miasta, jako osoby, które tym zarządzamy, procedujemy, czy jakieś tam z tyłu społeczeństwo lokalne, które daje wnioski, tak, które byśmy chcieli co na tych działkach, to nie ma tak, że sobie to robimy teraz, bo teraz to robimy sobie dowolnie. Gmina mówi, tu chcemy mieć plan miejscowy taki, procedujemy. Wiadomo, tam upraszam, tak? No nie może być tam inwestycji celu wojewódzkiego, ogólnopolskiego, zgody tam jakieś tam te rzeczy. Co jeszcze jest ustawa o planowaniu, ta nowa też ma chronić oczywiście grunty rolne, dobry klas, ma chronić. Z tym akurat się zgadzam, bo jak już stracimy te grunty, świat pokazuje, co się dzieje, jednak warto mieć zaplecze wyżywienia narodu we własnym kraju, a nie poza. Więc to są takie jakby najważniejsze rzeczy dla ludzi. Ludzie wszyscy, którzy mają tereny daleko od zabudowy, powinni już według mnie zgłaszać. No właśnie, co powinni teraz robić ci ludzie? Występować o tym, o z żądaniem, no może ostre słowo, no z żądaniem, z prośbą. Ja żądam, żeby na moim terenie była taka zabudowa, proszę to wziąć pod uwagę przy tworzeniu planu ogólnego. Przypominać się. Trzymać rękę na pulsie. Każdy teraz właściciel, który ma działkę niezabudowaną,
powinien trzymać rękę na pulsie, bo kto będzie głośniej pewnie krzyczał. Tak jak mówię, tam jest możliwość tolerancji, przesunięcia. Tak? Może być tak, że te działki nie wejdą, a już 100 metrów dalej wiedzą, no kurde, Paweł, gdzieś musi być granica, prawda? No tak, tak. Tu jest granica, te działki mają zabudowę wysoką, 10 kondygnacji bloki, tak. A te już mają 6, te 3, a już na tej granicy domki, a już za domkami nic pole. Mhm. Zawsze gdzieś jest granica. Czyli jak już będzie ten plan ogólny, to tak naprawdę nie będzie czegoś takiego, że tam, nie wiem, sąsiedzi będą protestować, że WZC inwestor otrzymuje za duże warunki, za wysoki budynek może budować, czy wielorodzinny, gdzieś na takich, nie wiem, miejscach, gdzie, nie wiem, tu są bloki, samą taką działkę jedną zabudowujemy, że mam wielorodzinkę, a za chwilę masz już jedną rodzinkę i mieliśmy akurat pomiędzy, nie? No i teraz rozumiem, że to już w takich miejscach na przykład nie będzie takiego czegoś, że to, nie wiem, sąsiedzi będą mogli oprotestowywać. Sąsiedzi zawsze będą coś tam protestowali, co się da. Czy to już będzie zapisane na sztywno? To będzie zapisane na sztywno. Czy oni pewnie będą protestować, pisać, bo wiesz, napisać pismo, tak, skargę, tak. Każdy może, nie wymaga, tak, do tego podstawy prawnej. Ona będzie odrzucona, nieuwzględniona, czy będzie jakaś lakoniczna odpowiedź ze strony urzędu, albo wręcz nieraz ja tak miałem, że biorąc pod uwagę warunki zabudowy, sąsiad pisał skargę na inwestora, dla którego my tam procedowaliśmy te warunki zabudowy, czy tam pomagaliśmy w czymś tam. Mhm. Wpłynęło pismo do urzędu, jakieś tam z głupotami, dosłownie z głupotami, to urzędnicy przesyłali nam te pisma, żebyśmy za nich napisali odpowiedzi. Bo nie mieli czasu, bo byli wygodni. Pomagaliśmy im, bo widzieliśmy, że dzięki temu szybciej nam załatwią rzeczy, czy no, czasami warto pomóc. Jasne. Tak. Warunki zabudowy. One po pierwsze będą możliwe, będą, to nie jest tak, że one są skreślone na tym nowym planowaniu przestrzennym, ale już mamy 7 warunków, które muszą być spełnione. Było 5, potem doszedł 6, teraz mamy 7. Mhm. I tak naprawdę najważniejszy warunek, żeby móc uzyskać warunki zabudowy, to działka musi leżeć w obszarze uzupełnienia zabudowy. Co to jest ten obszar uzupełnienia zabudowy? Jest to teren w planie ogólnym, czyli zobacz, że na samym początku w planie ogólnym gmina, miasto musi wskazać tereny, które będą pod możliwe właśnie warunki zabudowy. Jeżeli tego nie zrobi, bo zapomni, bo to nie jest obowiązkowe, to jest fakultatywne. Robiąc plan ogólny gminy, gmina może stwierdzić, robimy plan ogólny, i w naszej gminie nie ma warunków zabudowy. I nie będzie. Oni muszą chcieć to przeanalizować, wyznaczyć, wykonać pracę. Mm-hmm. A teraz zobacz, Paweł, a jeżeli oni nie zdążą... Czyli taki zapis w planie ogólnym, że nie ma możliwości występowania o warunki zabudowy? I to odwrotnie. Jeżeli w planie ogólnym, czyli tym takim planie, który zastępuje studium, tak? Tak. Nie planie szczegółowym, tylko tym ogólnym. Nie będzie informacji, że na terenie gminy w tych miejscach jest obszar uzupełnienia zabudowy. Aha, okej, rozumiem. W ten sposób. Mhm. To nie będzie, nie ma takiej możliwości. Mhm. I teraz sobie wyobraź właśnie taką rzecz. Z pośpiechu, koniec roku 25, oni nie mają czasu, żeby przeanalizować, gdzie można zrobić warunki zabudowy, to są właśnie te skomplikowane wzory matematyczne. Bardzo skomplikowane. Programy GIS-owskie. Naprawdę, kurde, takie działanie. Na przykład obszar uzupełnienia zabudowy może być w takich miejscach, gdzie budynki, 5 budynków koło siebie, które są, znaczy jakoś tam budynki rozszczelone, one, odległość między budynkami musi być do 100 metrów. To weź sobie teraz wyobraź, cała gmina, Jezus Maria, ile to jest budynków? I teraz analizuj 100 metrów. Nie każdy, od każdego, tylko od najbliższego. No zobacz, tak. Samo to zmierz i na tej podstawie już masz narysowaną plamę, gdzie może być obszar uzupełnienia zabudowy. Na to nakładasz kolejne nakładki, które ci ten obszar zmniejszają, podgryzają. W ogóle starczy w tym kraju specjalistów, żeby tym gminom... To już programy, ale... to szybko programy. Czy urbaniści zacierają ręce, no będą mieli żniwa. Aha, okej. Okay. Jako zawód urbanista będzie żniwa, więc i teraz tak. Warunki zabudowy, jeżeli będą w planie miejscowym pokazane, że obszar uzupełnienia zabudowy to jest tu, a nie ma planu szczegółowego, to można wystąpić o warunki zabudowy, ale warunki zabudowy muszą być zgodne z planem ogólnym. Dzisiaj warunki zabudowy, znaczy dzisiaj już wczoraj bardziej, warunki zabudowy czy musiały być zgodne ze studium uwarunkowań? Nie. Nie. Nie, a wręcz urzędnik, który powiedział, że muszą być, to potem z pracy wyleciał, tak, bo nie znał prawa. Więc jak szedł zaparte oczywiście. A tu na tym nowym prawie
występujesz OWZ-kę i to musi być zgodne z planem ogólnym. Dlatego odpowiadając na twoje pytanie, czy urzędnik, znaczy czy ten sąsiad będzie mógł krzyczeć, no tak średnio. Mhm. No bo inwestor będzie mógł zrobić tak naprawdę to, co jest w tym samym planie ogólnym. A powiedz, co z tymi osobami, które obecnie te WZ-ki procedują, nabyły grunty, no i chcą coś wypracować, jakieś tutaj na nich możliwości zabudowy? Z tego, co pamiętam, bo niedawno składałem WZ-kę do Wrocławia, może się mylę, bo teraz jest naprawdę taki zamieszanie na rynku, ale tam chyba dwukrotnie wzrosła ilość składanych WZ-ek we Wrocławiu, z tego co pamiętam. Czyli tak dużo zostało tych WZ-ek teraz poskładanych, no ludzie wiedzą, tak? No czytają, oglądają twój kanał, developuj.pl, czytają, chodzą na te konferencje, tak, gadają między sobą, więc coś tam wiedzą. Ciebie słuchają, czytają. Ja to się nagrywam, wiesz, ja mam parę nagrań, sobie parę. Tak. Może u wszystkich gości to 10, więc marginalnie. Ale no jest szum na rynku, tak? Jest szum na rynku. Ilość wniosków, które zostały poskładane o warunki zabudowy jest kolosalna. Ja dostaję 2-3 zapytania w tygodniu, gdzie tam osobiście, już na mój mail taki prywatny, żeby złożyć warunki zabudowy. Dzisiaj złożyć warunki zabudowy, to już trzeba spełnić niektóre parametry, definicję nowego planowania przestrzennego. Samo złożenie warunków teraz jest zabudowy trudne, bo masz... dawniej miałeś wniosek dwie strony, dzisiaj masz tych stron już kilkanaście, plus musisz od razu załączniki inwestorów, media, zapewnienie dojazdu, zapewnienie mediów i tak dalej. To jest dosyć skomplikowana już taka procedura. Czasami jest tak, że musisz jeszcze sprawdzić las, czy masz wyłączenie z produkcji leśnej. Teraz mam taką ciekawą sytuację, gdzie wystąpiliśmy o WZ-kę, Warszawa, już nie będę mówił jaka dzielnica, bo zaczynamy być w małym konflikcie z urzędnikami. I plan miejscowy, nie ma planu miejscowego, ale do tworzenia planu miejscowego była zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. My tą zgodę znaleźliśmy i daliśmy, to była zgoda już oficjalna, jako załącznik do planu miejscowego, ale który jeszcze nie wszedł. I daliśmy ten załącznik jako do warunków zabudowy, że ten teren jest wyłączony z produkcji leśnej. Tak? A urzędnicy mówią, że się na to nie zgadzają. No to będzie kłótnia. Może o tym napiszę jakiś artykuł, zobaczymy jak to się skończy, to pół roku na to potrzeba. Więc bałagan na pewno będzie. Co jeszcze jest takiego ważnego? ZPI, zintegrowane plany inwestycyjne, to jest tak jakby plan w planie, można powiedzieć. To jest plan tworzony dla inwestora, pod inwestora, z inwestorem. Tam jest, jak dobrze pamiętam, bo ja się też tego wszystkiego uczę. Tam jest masa tych zmian odnosień do ustaw, to żeby też wszyscy mieli, nasi widzowie świadome, że to jest bardzo rozproszony temat, system zmian, tak? Zmiana tego planowania przestrzennego pociągnęła ze sobą zmianę w chyba około 50-60 ustawach. Słuchajcie, jak ja bym miał teraz z głowy, w skrócie, nie mówiąc pełnych nazw, próbach, byśmy w dwójkę pisali, zaprosiłbym jeszcze żonę, która w tym mocno działa, to byśmy uzbierali pewnie z 20, to wszystko, to jest 50-60. Rozporządzenia wykonawcze, które mają służyć tworzeniu planów ogólnych, jeszcze nie są uchwalone, zrobione. No chyba, że nie wiem, przez tydzień czasu to zostało zrobione, to tak mniej więcej z tydzień temu, więc to jest tak dynamiczny proces, że no ciężko się teraz tego tak nauczyć, tak? To musimy przejść. Tak, ale tak. Na pewno zintegrowany plan inwestycyjny to też jest taka fajna rzecz, to jest ukłon znowu w stronę inwestorów, że inwestor będzie mógł w miarę łatwo, powiedzmy, w takim skrócie. Dzień dobry, gmino, jestem inwestor, macie kasę na plan, zrobienie planu szczegółowego? Nie mamy, to ja zapłacę za ten plan, na te działki robimy plan. Proszę tu pieniążki, idziemy do notariusza, spisujemy umowę i jeszcze, jak dobrze pamiętam, to tam deweloper ma możliwość 10% tolerancji na wskaźnikach urbanistycznych, czyli 10% wyżej, szerzej, 10%. Czy to jest mądre? Z ostatniego artykułu, który pisaliśmy z kilkoma architektami, no nie, bo jeżeli mamy pierzeje wysokości budynków, pierzeje zabudowy, jakieś fajne ciągi równe, i nagle takie tu wystaje, tam się cofa, tu wystaje, no wygląda to co najmniej niefajnie, więc te 10% możliwości rozszerzenia, zmiany w lewo, w prawo, góra, dół, budynku, zabudowy, utwardzeń, odbieram negatywnie, no,
w sensie takim układzie miast, żeby te miasta ładnie wyglądały, no dla inwestorów jest to na pewno dobre, tak? No, bo będą mogli sobie coś tam 10% w którą stronę polepszyć, pewien wskaźnik zmniejszyć, pewien wskaźnik zwiększyć. I te ZPI będzie mogło być, uwaga, uchwalane na terenie, gdzie już mamy nawet plan ogólny i plan miejscowy, czyli taka zmiana, tak? A to będzie musiało być jakby no, spójne z tym planem ogólnym? Z planem ogólnym będzie musiało... Tylko te odstępstwo 10%, tak? Tak, tak. I teraz tak, czy gminy nie będą zbyt wygodne teraz? Bo jeżeli tak, jest to bardzo fajnie opisane, że przychodzi inwestor, płaci, to czy to nie będzie tak wyglądało na przykład, że gminy sobie zrobią plan ogólny, no bo muszą, a potem plany szczegółowe, my nie mamy na to pieniędzy, nie robimy, niech sobie inwestorzy przychodzą, płacą nam, opłacają i tak dalej. No ale zaraz, ale no dobra, to jeżeli inwestor wyłoży pieniądze na plan szczegółowy, to co z opłatami planistycznymi, tak? Wzrost wartości nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego. To co wtedy inwestor znowu by, nie dość, że musiał za plan zapłacić, zrobił go dobrze, no bo przemyślał sprawę, zrobił go na pewno lepiej niż gmina, na pewno lepiej, bardziej optymalnie, tak to nazwijmy, czy nawet maksymalizując zyski, to co jeszcze powinien płacić o wzrostu wartości na przykład? Tak? Więc to są takie rzeczy, tego się obawiam, że gminy powiedzą, basta, my zrobiliśmy tylko to, a reszta niech sobie inwestorzy mają kasę. Dla dewelopera to nie ma problemu większego, tak? Wyłożyć, niech to będzie nawet 50 tysięcy. Co to jest 50 tysięcy, jak ktoś wybuduje, nie wiem, 20 domków. A dzięki temu, że zrobi ten plan, może wybuduje 20 domków, 20 plus jeden domek, tak? Albo domki ciut większe, albo może ciut wyższe, albo nie wiem, coś tam powierzchni biologicznie czynnej, będzie mógł mieć troszeczkę mniej, dzięki temu upcha miejsca postojowe i dzięki temu ratuje jeden czy dwa domy, które by nie weszły w innej konfiguracji. Tak, to są te puzzle, które trzeba ułożyć. No tak, tego się obawiam, że to będzie przerzucone na inwestorów, a prywatny inwestor dla niego 50 tysięcy buduje domek malutki, no to może być, wiesz. Jasne. Zapytam Ciebie jeszcze, jeżeli można, bo też mamy sporo zmian w przygotowaniu związanych z projektowaniem. Czy możesz tutaj kilka takich ważnych zmian powiedzieć? Kilka ważnych zmian. No, chyba najważniejsza, 4 kondygnacje, 5 metrów od granicy działki. Tak? Mhm. Odległości między balkonami, jeżeli balkony się stykają, trzeba pierzeje, która jest nieprzezroczysta, trzeba to oddzielić, wybudować. I zobacz, jaka głupota, jeżeli ta pierzeja jest, ona nam robi zacienienie budynku, mieszkania, czyli mamy brak nasłonecznienia, tak? No tak? To wtedy ta pierzeja jest wyłączona, tak jakby jej nie było. Zobacz, jakie to zaczynają być mechanizmy. Ja się tu chwilę zastanowiłem, co ja mam powiedzieć, bo zobacz, jaki idziemy absurd, tak? Pytanie, czy wiesz, bodajże w Szwajcarii jest tak, ja teraz może lekko przesadzę, ale planowanie przestrzenne mówi nam, jaki ma być kolor klamki do drzwi. Tak? Ale wchodzisz, masz piękną wioskę, wszystkie te same dachy, te same okiennice, jest to spójne, ładne, piękne. Tak? Ten obszar ma kolor niebieski, ten taki, no są takie miejsca. No tak, tak? Choćby tak. Najbardziej mi utkwił wyspa Bornholm, nie? No, tam po prostu wszystko to samo, jak w bajce jesteś, jak w krainie Oz. Nie? W Polsce jadąc przez, jechałeś mi się przez Łomianki, nie wygląda to fajnie. Mieszkanie, blok, fabryka, skład, sklep, znowu mieszkanie, tak? No i... Kawałek lasu. Wszystko, totalny bałagan. Dokładnie. Totalny bałagan. Więc tak, warunki techniczne się zmieniają po to, żeby zlikwidować, uwaga, nie patodeweloperkę, tylko patourzędników. Do cholery jasnej. Czy kto to jest deweloper? Deweloper to jest ktoś, kto kupuje działkę i maksymalizuje zyski. Tak? Sam się, teraz nagrywamy w budynku, w siedzibie firmy, w budynku, który wybudowałem z żoną i początkowo miałem tu możliwość wybudowania dwóch kondygnacji. Z racji tego, że mam trochę tej wiedzy, potrafię przycisnąć takiego czy takiego urzędnika w przepisach, nie na zasadzie, tam siłowo. I mam 4 kondygnacje w budynku. Dominanta narożna, mam budynek bliżej od krawędzi jezdni o 1,5 metra niż mówią przepisy, artykuł 43 ustawy o drogach publicznych z 1985 roku i tak dalej, nie? Więc te zmiany idą, żeby były odległości większe, żeby był większy komfort akustyczny, wizualny, ale chyba jedna z najgorszych zmian
uważam tych zmian, może podpadnę wielu osobom, ale idiotycznych jak dla mnie, tej już skrajnej ekologii. Jestem absolutnie z ekologią, ale to, co się wyprawia w zakresie tych wszystkich obostrzeń ekologicznych, to są już maksymalne głupoty. Wyliczanie i wydawanie pieniędzy znowu na liczenie jakiejś energii końcowej, czyli ile kilowatogodzin na metr kwadrat na rok przypada na w mieszkaniu wielorodzinnym na metr, czy tam 65, w domu chyba 70. I tu idą warunki techniczne bardzo mocno. I słuchaj, teraz jestem zaangażowany i zgryzam na przykład temat okien w zakresie tych warunków technicznych i ci powiem, że jeżeli weźmiesz sobie okna aluminiowe, trzyszybowe, drogie okna, drogie do rezydencji, do domu, wysokie na 2,80, naprawdę drogie okna, takie no S-klasa. I w ten pakiet szybowy, bo to są pakiety szybowe, walniesz szprosy, czyli te ozdoby, tak? Domek jest na zasadzie dworkowego i chce mieć szprosy. To te szprosy powodują, że już okna nie spełni warunków technicznych i nie możesz ich montować. To nie idzie już jakiś absurd? Mimo że w budynku 25 cm styropianu, rekuperacja, to tam, to wszystko, co się da, okna same w sobie nie spełniają warunków technicznych. To co będziemy robili? Pięcioszybowe niedługo? To zawiasy nam pękną, przecież nie utrzyma wtedy, tak? Więc ten bełkot ekologiczny, który jest, to jest bardzo, bardzo zagrożenie. Tutaj nie wyobrażam sobie dewelopera, który montuje okna, a nagle wpadnie pint na budynku wielorodzinnym, który powie i sobie przeliczy, albo on nakaże wyliczyć energię końcową przy nowym projektowanym budynku i nie spełnimy tych warunków. I co, będziemy tlili styropian na styropian, będziemy wymieniali okna? W dzisiejszych czasach energie ogrzewania, prądu, gazu i tak dalej są tak drogie, że naprawdę każdy dba o to budynek, jak ma pieniądze, uszczelnić, wymienić okna, to jest wszystko w ramach, ale żeby do tego aż tak zmuszać, tak rygorystycznie. W 2021 roku energia końcowa była 220, a dzisiaj ma być 70 od domu jednorodzinnego. Może coś pomyliłem, ale tam spadki na to są idiotyczne. Na to mało kto zwraca uwagę. Nawet wynajmując lokal, musisz mieć wyliczenie jakiejś energii końcowej. Dla mnie to są pieniądze w błoto, to jest takie kopanie się w błocie, zamiast inwestor, przedsiębiorca, bo deweloperzy też chcą wynajmować, już nie zawsze chcą sprzedawać. Chcieliby sobie wynajmować, to wiesz, muszą wydać x pieniędzy na papierologię, żeby tylko pokazać komuś, jak jest energia końcowa. To zależy od tego, kto ile ma urządzeń w biurze, jeżeli biuro wynajmujemy, czy kwestie, jak grzejniki sobie odkręcić, jak okna sobie rozszczelnić. Tak? Powiem Ci, że ja dość sporo podróżuję, jeżdżę na świecie. Jak patrzę na standardy budynków, nie wiem, korytarzy, odległości między budynków i to my naprawdę gdzieś tam nie jesteśmy, powiedziałbym, to my jesteśmy gdzieś tam mocno do przodu, jeżeli chodzi o moje. Czyli ty byś powiedział, że w skali takich twoich wyjazdów mamy pato sukces, a nie pato deweloperkę. No jak się gdzieś tam pojedzie, słuchaj, nie wiem, no nawet do Hiszpanii, tak? A. Czy do Włoch i się przejdzie. Mówisz o nowej budownictwie. No wiesz, gdzieś tam się zobaczy, no to ta odległość między, wiesz, budynkami, gdzieś nawet, czy na przykład w Wielkiej Brytanii, w tych domach korytarze, szerokości przejść, no to bez porównania to, co my tutaj mamy, nie? A my idziemy gdzieś tam jeszcze dalej, nie? W tym wszystkim. No zgadza się, no z drugiej strony, wiesz, no korytarz ewakuacyjny, szerokość na przykład te 1,20 i to od podchwytu, nie od ściany, tylko od podchwytu do duszy schodów, kiedy masz taką klapeczkę klasyczną. Tak. No służy temu, by była jakaś łatwa ewakuacja w razie pożaru, ale czy w nowym budownictwie był kiedyś taki problem, że właśnie był ten pożar i ludzie na klatce się tak stłoczyli, że nie zdążyli uciec? No akurat nie. Tak, takich rzeczy, takich katastrof nie ma. Dzisiaj w ogóle wielu inwestorów, jeżeli możemy tak zejść na taki temat poboczny, na przykład domy, duże domy jednorodzinne chcą z nich robić kwatery pracownicze, co robią w 90%, uważam, 5% nielegalnie, bo nie znają prawa. Prawo tak skomplikowane w tym zakresie, zmiana właśnie ZL4 na ZL5, czyli zagrożenie ludzkie, czyli warunki takie zabezpieczeń elektrycznych trzeba zmienić. Właśnie trzeba zmienić sposób użytkowania, właśnie tą klatkę schodową, odległości, poręcze, pochwyty, ognieodporności itd., itd. Więc te obostrzenia, te warunki, te procedury administracyjne, ja nie mam doświadczenia za granicą, ale słuchaj, to mnie dogniata.
mnie, tak? I wiesz, ja to zawodowo robię, ja wgryzam się w to, pomagam i ja czasami mam takie wrażenie, że im więcej się uczę, to ja mniej wiem. To ja już dochodzę do takiego poziomu, wiesz, absurdu niestety. Nie? No weźmy sobie też, wróćmy lekko do tematu plany miejscowe i deweloperka, nie? Weszła ta nowelizacja, ta zmiana tego planowania przestrzennego i ona wprowadziła w prospektach deweloperskich, które przecież musicie pisać, no tak, wypełniać tak, ładnie, tak, informacyjnie, tak. Informujecie wszystko klienta i potem tego nikt nie czyta. Nie? No dzisiaj to do zakupu mieszkania to trzeba dołączyć segregator, nie? Z załącznikami. Tak, my długo będziemy z wózkiem ostatnią dokumentów jechali do jednego klienta. Jak klient przyjdzie podpisać umowę i zobaczy, jak mu to położymy na biurko, to się przestraszy i wyjdzie, nie? Tak, no, ale jak pójdzie do drugiego, drugi zrobi to samo, trzeci to samo, aha, to jednak jest jakaś norma, nie? Ale zobacz, ustawa o planowaniu przestrzennym zmieniająca tę ustawę z planowania wprowadziła zmiany w prospekcie deweloperskim, gdzie musimy wpisywać nowe wskaźniki, już te nowe, tak? Dodali kolumny w tej tabelce do prospektu. A kiedy sobie wejdziemy na samą ustawę o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego, tak? Lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, to dalej ta tabelka jest niezmieniona. Mhm. Niektóre banki już to wyłapują, kazą poprawiać, to zobacz, że widzisz, jedna ustawa co zmieniła, i to taka poboczna ustawa, ta główna ustawa tego nie zaktualizowała i to jest ten bałagan, o którym mówiłem. Czy powiem Ci lepiej, akurat w dniu dzisiejszym robimy też webinar na temat prospektu i no, taką dostałem propozycję, że może kancelaria, która nam pomaga, że przygotowała wzór, może byśmy to wrzucili tam na sklep Developuj, nie? Ja tak dzwonię i mówię, Grzegorz, ale no, wzór prospektu będziemy sprzedawać? A on mówi, Paweł, no wiesz, ustawodawca nie przygotował wzoru. Przygotował tabelkę z pytaniami, ale z odpowiedziami, z opisem nie przygotował. Paweł, to ja Ci mogę taki wzór przygotować, możemy się dogadać. Nie, ale wiesz, chodzi też już o to, że jeszcze jakiś tam czas temu te wzory były jakimś tam załącznikiem. Dzisiaj się okazuje, że są zmiany rozproszone i nie ma, wiesz, trzeba to w ogóle zebrać. Zróbmy to planowanie. Tak, zobacz. No. Weź sobie najgorszą sytuację dla dewelopera. Ma zrobić prospekt informacyjny, opisać to wszystko dla klienta. I na obszarze, w którym robi, obok jest taka sytuacja, że jest plan obecny, ten obecny plan miejscowy, plan w procedowaniu nowy, jest jakieś tam studium, no bo musi być, jest jeszcze studium w trakcie zmiany. Na jednym obszarze masz 4 dokumenty, które trzeba opisać. I nagle się okazuje, że jak robimy takie prospekty, to czcionką, słuchaj, 9, odstęp, wiesz, tam na maksa, nie? Bo my też dbamy. Ile mam wychodzić stron tego prospektu? Najwięcej pod setkę. A zawsze w granicy 50-60. Ściągam 9. Tak? I teraz ja bym przestrzegał deweloperów. Jestem biegłym sądowym, między innymi w tym zakresie. I widzę, że sądy zaczynają mnie pytać, czy nie podejmę się spraw jako biegły sądowy, że klienci zostali niepoinformowani. Tak? Tak jak cały czas spływają mi sprawy w zakresie powierzchni użytkowej, czy to jest dobrze, czy źle, to teraz zaczynają spływać zapytania z sądów, tak, bo jako biegły nie muszę akurat brać tych wszystkich spraw. Sobie wybieram te ciekawsze, czy nie za dużo, żeby też mieć czas, o prospekty. Bo wiesz, jeżeli ja widzę prospekt, który ma 12 stron, a wiesz, że tam pewne rzeczy to są daty, takie podstawowe informacje, no wiadomo, nie? No to nawet puste to ma 12. Tak, to puste ma 12, dokładnie. No to te rubryki, tylko ktoś tam uzupełni. Daty i kwoty, w jakim banku, jaki rachunek, tak. Nie? Ale najważniejsze jest właśnie opisanie tego planowania przestrzennego. Mhm. To jest najważniejsze. I teraz zobacz, dzisiaj opisując planowanie przestrzenne, musimy wejść, nie wiem, no na geoportal, zadzwonić do gminy, wejść, za kilka lat wejdziemy na gminny rejestr urbanistyczny. Bardzo fajna rzecz, o tym nie mówiliśmy, więc może powiedzmy, że 1 stycznia 26 w Polsce wejdzie taki rządowy portal, strona www, gdzie będą wszystkie plany miejscowe, zintegrowane plany inwestycyjne z całego kraju, wszystko w jednym miejscu. Tylko przestrzegam, żeby w pierwszym pół roku użytkowania tego portalu temu wierzyć, bo takie zwykłe błędy informatyczne, nieumiejętność dodania informacji przez urzędników lokalnych, tych starszego wieku i tak dalej, i tak dalej. Na pewno będzie, więc mimo wszystko wejdzie ten rejestr urbanistyczny. Tak bym dzwonił do gminy, pojechał, czy jest plan, jaki, obok. I tak o zaświadczenie. O zaświadczenia, tak, ale nawet na etapie samego prospektu już tworzenia. No, dzisiaj to zbieramy to z różnych miejsc. Na GUNG-u masz wszystkie pozwolenia na budowę.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na internecie i wszystko to idzie w stronę internetu. To jest fajne, tak? Czyli ja robię prospekt i nie wychodzę. Mam strategię województwa, strategię kraju, wiem, czy są jakie inwestycje, stanowiska archeologiczne, plany, to, tamto, pozwolenie na budowę, wszystko jest jakby dostępne z poziomu internetu, a teraz jeszcze te planowanie przestrzenne będzie ten rejestr urbanistyczny, czyli system internetowy wszystkiego, tak to nazwijmy potocznie. Jak to będzie działało, no to jeszcze mamy dwa lata. Wiesz co, ale jak już poruszyłeś kwestię tych prospektów i zbierania informacji, powiedz mi, jakie masz doświadczenia, bo nam często urzędy odpisują, że my sobie to możemy znaleźć po prostu na ich stronie, albo wskazują prawie dziennik, bazę, wiesz, dzienników ustaw, tak? Czy znaczy jakby link ogólny do wszystkich aktów prawa miejscowego, czy jakichś zapisów. I no, też rozumiem, bo te urzędy zostały zawalone tymi wnioskami, żeby teraz informować dewelopera, co się gdzie wydarzy. I też no, nikt nie stworzył nowych etatów. A zastanawiam się, jakie ty masz doświadczenia w tym temacie. Czy dostajesz te odpowiedzi takie merytoryczne, czy takie raczej... Nie występujemy do urzędów, bo szkoda na to czasu. Tak, tak? Sami we własnym zakresie szperając, chodząc na kilku portalach, ogólnopolskich takich i innych, na stronie gminy, na BIP-ie, na GUNG-ie, sami. Tak? Mamy doświadczenie, wiemy jak to zrobić, ale teraz tak, załączamy mapki do prospektu, załączamy mapki, screeny, zrzuty, pobranie, mapkę, link. Z jednym inwestorem, deweloperem tam się tak kłóciliśmy, dyskutowaliśmy pozytywnie, że dajmy tylko link, nie dawajmy mapki, bo te stosy dokumentów, to jest to, o czym ty mówisz. No. No ale dobra, ale link przestanie działać, to już mapka chociaż będzie. Słabo widoczna, wiesz, tam coś widać, nie? Zależy, czy to jest jakiś mały obszar, czy to dla jakiejś tam gminy całej. Aha. Więc dajemy mapkę, dajemy link, dajemy opis, tak? Należy informować, że plan miejscowy jest taki, ten jest w procedowaniu, studium jest takie, następne jest w procedowaniu. Trzeba opisać te wszystkie rzeczy. 50 stron czcionką, dziewiątką. Prospekt, który ma powiedzmy inwestycja, nie wiem, 40 domów jednorodzinnych, czy teraz zależy, czy masz peka, bo wiesz, bo możesz mieć tak, że jest twoja działka i 100 metrów wokoło wszystko na jednym planie, to masz mniej roboty, a może być tak, że będziesz miał wokoło 15 planów do opisania. Mhm. Więc też jak się wycenia te prospekty, to jest czasami takie wyróżnienie lekko z fusów, ale to jest jakaś tam powiedzmy kwota uśredniona, raz się zrobi szybciej, raz wolniej. Na pewno przestrzegam deweloperów przed tak zwanymi 12 czy 20 stronami. Nie da się tego tam opisać. To nie ma takiej opcji, żeby, wiesz, do 100 metrów musisz opisać wszystkie wskaźniki, wszystko co będzie budowane praktycznie na jakich wysokościach, powierzchniach wyliczniczych, wskaźnikach intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy i tak dalej. To musisz wszystko do 100 metrów szczegółowo opisać. Potem do kilometra, no to już tam mniej szczegółowo, nie? No i jak trafisz na 15 planów, na 8 planów, to zobacz, ile to jest roboty. Szukasz, kopiujesz. To nie jest nic trudnego. Jasne. Teoretycznie nic trudnego, tak? Potem trzeba to nanieść na sieci przesyłowe, na linię. Musisz zobaczyć, czy będzie droga budowana, jak budowana, gdzie jest linia rozgraniczeniowa. Powiem tak, prospekt deweloperski powinna robić albo sprawdzać osoba z największym doświadczeniem. Takim przekrojowym, nie szczegółowym, tylko takim doświadczeniem, że jest w stanie pogadać z urbanistą, z architektem, z finansistą, z działem sprzedaży, z marketingiem u dewelopera, tak? I każdego tak lekko spunktować, skontrolować. Jak ci powiem, Adrian, jak tak z tobą gadam, to mi się odechciała budować. Budujcie. powiem ci, ja tak czasem trochę działam w takiej trochę nieświadomości, bardziej z pozycji menadżera, właśnie pewne rzeczy się zleci inżynierowi, kancelarii, geodecie, po prostu różnym specjalistom, nie wchodząc jakby w te wszystkie meandry, jak się tego nasłucha. Ale zobacz, jak się pomyliście w papierach, co się stanie? Ja w firmie, jak zacznę, raz się tylko przestraszyłem odpowiedzialności. No. I to, słuchaj, na czwartym roku studiów założyłem firmę. Wygraliśmy z kolegą przetarg na budowę potężnej hali wysokiego załadowania, no powiedzmy wysokiego, w Macierzyżu dla leków. Chyba leki tam były. No. To słuchaj, to lata świetne temu. Robiliśmy obsługę całego budynku, potężna hala, hektary. No i po roku budowy, czy tam po półtora, przyjeżdża potężna konstrukcja stalowa, wiesz, stal za grube, no już wtedy na pewno miliony. I dostaję telefon w sobotę, że ta stal nie pasuje na kotwy, na to wszystko. Ja pierdzielę. To były, wiesz, czwarty rok studiów,
pot na plecach, sobota, niedziela nieprzespana, z kolegą na pomiary, po nocach, po weekendach, to tamto. Okazało się, że był projekt niezgrany I wtedy jest problem, rozumiesz, to są potężne pieniądze. Trzeba to wywalić, przetopić, zrobić. A jaki jest problem, kiedy ty w papierach nie poinformujesz klienta kupującego? On cię może podejść do sądu, tak? I rząd, wiesz, bo gdybyś go nie poinformował, że 100 metrów od niego będzie budowana świniarnia albo punkt spalania świń zdechłych, no to może być zły, prawda? Ale jeżeli tam będzie budowane podobne osiedle jak twoje, ale tego nie napisałeś, to wyobrażasz sobie, że sąd co da mu odszkodowanie? Wątpię. Wiesz, to nie jest tak, że deweloperzy w tych sądach tylko przegrywają. Jednak często się bronią, albo przede wszystkim można tak przeciągnąć sprawę na 70 lat, że ten pozywający, niestety takie mamy prawo, zmęczy się. Jest jedna pozytywna rzecz, że przeważnie te nieruchomości są coraz droższe. Tak. I się nie opłaca z tych umów wycofywać z powodu jakichś głupot, tak, nie? Tak, właśnie. Więc wiele razy było tak, że deweloper zrobił błąd. Do mnie przychodzi jakiś deweloper, zrobił błąd w powierzchniach. W ogóle pomieszał głupoty, tak, no nie miał świadomości, tam wszyscy. Tak. Ja mówię, kolego, źle, no dobra, spróbuję cię uratować, ale wiesz, że ty masz wszystko źle. No tam coś tam próbowaliśmy uratować. No i klient się zezłościł. Nie, on chce wycofać umowę. No to słuchaj. No to wycofaj umowę. Wycofasz, wzrost wartości nieruchomości był, sprzedajesz nowemu, tak? Więc i co? Klient sam wycofał? Właśnie nie, więc ja bym się tu nie bał. Tylko wiesz, o co chodzi? Jeżeli dobrze zrobisz prospekt, naprawdę tak obszernie, dobrze zrobisz metryczkę lokalu, zabezpieczysz się w powierzchniach, użytkowa, to, tamto, normy, rozporządzenia, jak to liczyć, tu się nie pomylisz. Są proste rzeczy. Dla mnie proste. Jeżeli można dać Ctrl-C, Ctrl-V, to masz potem świętą spokój głowy, rozumiesz? Mhm. Mały deweloper, bo duży deweloper to ma prawnika w sztabie prawników, dział reklamacji i nawet tam dyrektor nie wie, co się dzieje, prawda? Co najwyżej statystyki, nie? Mhm. W tej inwestycji było 40 reklamacji, a w innej było 5. Dobra, projekt menadżer do zwolnienia, nie? No tak. A w mały deweloper to ma wszystko na głowie. No tak. Tak? Więc żeby mały deweloper miał święty spokój, bo to chodzi chyba najbardziej o czas niż o pieniądze. Bo ja czasami rozmawiam z różnymi deweloperami. Czas i energię. Ja bym mógł dać temu klientowi 20 tysięcy, mogłem odpuścić, ale on mnie tak wkurzył, tak mnie wpienił, no, że nie ma szans. Adrian, ja te 20 zapłacę tobie i go dojeżdżamy. Tak? No. Rozumiesz, o co chodzi? Więc czas. U mojego dewelopera to się liczy najbardziej czas i taki spokój głowy. Dlatego pomówmy też o kwotach. Prospekt deweloperski od 5 do 15 tysięcy w tych rzędach należy liczyć się, kiedy my robimy i robimy to no, obszernie. Tak, że my się kłócimy z inwestorami, bo oni nie chcą tego drukować, bo jak tyle stron drukować, nie? Jeżeli metryczkę lokali, dostanę metryczkę, tak, lokali, to ja wtedy poproszę grafika, żeby wywalił tą grafikę, tą, bo ja muszę mieć miejsce, żeby wiesz, zabezpieczyć dewelopera różnymi zdaniami. Tak. Więc grafiki out, sorry, że to będzie trochę brzydsze, ale pewne zdania zapisać. Mamy akt notarialny, proszę tu dwie strony, w Wordzie proszę wkleić. To słuchaj, powiedz na koniec, właśnie w czym jakby tutaj na co dzień pomagasz deweloperom i gdzie można cię znaleźć? Znaleźć mnie można najłatwiej w internecie na zasadzie, tak. Tylko proszę o telefony. Nie odpowiadam na messengery, na Facebooki, zresztą ty wiesz. I mam to założone, ale ja tam nie działam. Więc jestem w internecie, jest mój telefon, bez problemu sobie znajdziecie. W czym mogę pomóc? Można powiedzieć w całym procesie budowlanym. Od analizy działki poprzez due diligence nieruchomości, audyty, dokumentacji pozwolenia na budowę, samodzielności lokali, odbiór podatek od nieruchomości, kwestie podatku, tak, to już mówiłem, zwiększenia parametrów zabudowy, czy też kłótni z urzędem, wykłócenia się, że to jednak inwestor ma rację. We wszystkich tych, nazwijmy to, papierowych rzeczach. Czy mnie pomogę w samej budowie, chociaż już trochę wiem, bible szczemiona, to się gnie, długo się myślę, pręża. Żebyś pomógł, wybudowałeś całkiem. Drugi budynek buduję, mniejszy, ale też jest na budowie, więc bible szczemiona, kręcenia tego wszystkiego, ile dłuższe,
siatki te rigy też jeszcze też opanowane, ale tu nie, tu sobie możemy pogadać trochę, wymienić poglądy. W tych papierach, uzgodnieniach to jest od A do Z i absolutnie teraz się podejmuje już, słuchaj, śmieszne to zabrzmi, ale od niedawna podejmuje się prowadzenie inwestycji deweloperskich dla inwestorów, bo uważam, że w końcu mam taką wiedzę, że mogę. Tak, to jest jakby cały proces prowadzę od wyboru wykonawcy, materiały, zatowarowanie, nadzór nad budową, tak? Wszystko od A do Z. Wow. Słuchaj, no. Tyle, co mogę się zareklamować. Mam nadzieję, że trochę przekazałem tych informacji z tego planowania. Przepraszam za jakieś błędy, pomyłki. Sam się tego jeszcze uczę. Żadnej procedury nie przeszliśmy. Powiem Ci na pocieszenie, że z kim nie gadam, bo pytałem kilka osób o wywiad w tym temacie, to mówi każdy, że no jeszcze to wszystko trawi, nie? Aha. Także okay. Jeszcze czyta, tego jest dużo. Jakby nie ma takiej osoby, nie słyszałem, że ktoś powiedział, że już to wszystko, wiesz, połapał, nie? Słuchaj, jedna rzecz, taka ciekawostka Ci powiem. Wczoraj, bo mamy też w klubie zamkniętą grupę dewelopera, rozmawialiśmy w ogóle o Tobie. Pozytywnie. nie wiem, czy Cię tam, wiesz, swędziało gdzieś. W każdym razie rozmawialiśmy, bo robisz też te metraże, tak, dla deweloperów i te ekspertyzy. Część osób tam z klubu korzystała z tego, jakby wszyscy polecają. Natomiast powiedz właśnie, bo mnie to też tak jakby zastanawia, czy tam jakby jest taka myśl ogólna, że na 60 metrach jesteś w stanie 2,5 metra chyba tam średnio 2-2,5 metra znaleźć. Maksymalnie partnernie jestem w stanie tego to znaleźć zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem, bo to jest najważniejsze. Duzi deweloperzy, pierwsza dziesiątka, 20 czy 50, ona próbuje to robić. 3-4 lata temu robiła to tragicznie, w sądach przegrywają i tak dalej, tak, gdzie są jakieś wyroki, się pojawiają, protesty, ludzie do mnie dzwonią. Teraz robią to jakoś trochę inaczej, dziwnie. W zakresie tych powierzchni jest wielki bałagan. No mamy trzy normy, 2-3 rozporządzenia, w przeciągu 10 lat się to tyle zmieniało, tak? Ja wiem, że to jest materiał na osobne nagranie i moi drodzy, dajcie znać, czy byście chcieli posłuchać. Pewnie, żeby chcieli, ale to niestety nie będę mógł tego zdradzić. No, ale wiem, ale wiesz co właśnie, bo wiem, że te ekspertyzy no, nie są tanie, ja też rozumiem, bo ktoś na nich fajnie zarabia, natomiast jakbyś powiedział chociaż dla osób, bo dużo osób się zastanawia nad takim pytaniem, czy te twoje rozwiązanie jakby... Jaka jest jakby może jego idea, czy to jest idea, nie wiem, tworzenia nowego słownika pojęć, typu... Nie, są trzy idee. Tylko daj mi dokończyć, czy to jest coś takiego, co w sumie jest zgodne z prawem, ale może jakby może wywoływać i tak spory z klientami Etyczne, i być... Tak, i na poziomie takim mentalnym jakby być takim, no, troszkę bym powiedział, w ramach prawa, ale... Z niesmakiem. Tak. Jakby jak to jest z tym, jakbyś chociaż mógł zdradzić tą ideę na tym poziomie, na czym się to rozwiązanie opiera? Czy to jest tak, że po prostu jesteś jedyną osobą w Polsce, która te powierzchnie umie liczyć? Nie. Znaczy i tak i nie. Idea powierzchni opiera się to u mnie na trzech filarach równorzędnych. Pierwsze, maksymalizacja zysku dla dewelopera. To jest logiczne. Drugie, pełna informacja dla klienta kupującego w tej moim całym tym opracowaniu, tych wytycznych, gdzie prowadzę za rękę, to nie jest tak, że ja tam nawalę tak dużo pojęć, rozporządzeń, norm, że ten Kowalski czytaj, nie wie o co chodzi. Ja Kowalskiego traktuję jak przedszkolaka. Jeżeli przedszkolak to zrozumie, a wiem, że tak jest, to Kowalski też to zrozumie. Pełna transparentność właśnie dla klienta kupującego, zgodność. Trzecie, idea stworzenia tej ekspertyzy to jest zabezpieczenie na każdym etapie budowy, bo inaczej się mierzy na etapie projektu, inaczej odbiorów, samodzielności, podatków, tu sprzedaży. Jak to zrobić, na jakich podstawach prawnych i żeby to wszystko deweloperowi poukładać, żeby nigdy do niego w tym zakresie przynajmniej nie wpłynęło pozew do sądu, żeby osoba z drugiej strony nie miała możliwości, bo wszystko ma zabezpieczone. Plus jeżeli deweloper jest transparentny, bo jak ja pokazuję, jak ja to robię, to niektórzy się śmieją, że no, traktuję klienta kupującego jak przedszkolaka. Mhm. A to zasadzie tu paluszkiem. Trzecie, zwiększamy powierzchnię. I teraz oczywiście to cały deweloper musi o tym wiedzieć, czyli dział sprzedaży,
dostaję gotowe rozwiązania. Nawet dostaję rozwiązania, dlaczego takie rozwiązanie robicie. Mam dwie strony takich zwykłych argumentów, zwykłych, właśnie tych takich, żeby nie było niesmaku. Dlaczego tak, nie inaczej? Z czego to wynika? Mhm. I uzasadnienie merytoryczne, półmerytoryczne i logiczne. Mhm. Notariusz dostaje wklejkę, tak? Metryczka, wklejka, wklejka, więc... To się nie spotka z czymś takim, że ten klient nie wiem, to przeczyta i powie, no dobra, jakby to tak liczyć nie po Adrianowemu, tak w cudzysłowie, to ile to byłoby tych metrów, jak gdyby to normalnie, gdyby to normalny architekt policzył. O to chodzi, że wszystko jest podane, tak, to wszystko. Słuchaj, no tak oceniam, że już na ten mój sposób około 3000 lokali zostało sprzedanych. Mhm. Jak ja przyjmuję te powierzchnie, to ja się nimi opiekuję, czyli wszyscy klienci, którzy mają problem, nie wiedzą, wkurzają się, wszyscy dzwonią do mnie. Mhm. Ja nie mam telefonu. Mhm. Nie mam. Mam ostatnio z inwestycji apart hotelowej, gdzie było 100, kurczę, żeby nie pomylić, 40 chyba tych lokali, małych jednostek, to jedna pani zadzwoniła. Mhm. Jedna. A wynikało to z tego, że nie czytała umów przedstępnych, jakichś rezerwacyjnych, tych dokumentów, nazwijmy na początku, po prostu nie czytała tych dokumentów, nie zapoznała się z nimi i się chciała coś tam kłócić ostro, nie? No cena z metra 26 tysięcy apart hotelu, więc trochę było, więc miała się o co kłócić, ale... No i tyle. Zobacz, architekt robiąc powierzchnię, jego obowiązują jedne przepisy. On nie myśli o przepisach odbiorowych, które są inne. Kierownik budowy najczęściej ma jeszcze inne zasady pomiaru. Ty sobie wyobrażasz, jak te trzy grupy zawodowe mogą deweloperowi namieszać i zrobić problemu? A ja to spiąłem. I u dewelopera opieczam. Tego masz robić tak, 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 bo tak jest dobrze. Zgodnie z prawem. Więc zobacz, każda grupa zawodowa ma inne wytyczne. To jest chore. Tak? Jest mało osób, które to spina. Mhm. Słuchaj, gratuluję ci. W ogóle powiem ci, jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem, jak w szerokiej w ogóle tematyce ty się poruszasz. Powiem ci tak, jesteś przeciwnością mnie, ja jestem na takim ogóle, ty jesteś na takim szczególe i to tak szeroko. Moi drodzy, jeżeli jesteście z nami do tego momentu, no to po pierwsze bardzo wam dziękujemy. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, żebym się wyświetlały na kanale Developuj, to prośba właśnie o subskrypcję, o lajka. Zapraszam tutaj do korzystania właśnie z współpracy z Adrianem Hołubem z firmy Geodetic. Także jak wpiszecie w Geodetic na pewno w Google, to bez problemu znajdziecie. No i cóż, tak jak mówi Adrian, no nie, mimo wszystko budujcie, tak? Absolutnie budujcie, nie bójcie się, papiery się przemieni. Na koniec taka dygresja. Nie tak dawno przyjąłem sprawę, jako biegły sądowy, taką nazwijmy to budowlano-deweloperską, dlatego że poprzedni biegły sądowy zmarł, bo sprawa trwała 22 lata, więc na taką śmiercią naturalną zmarł. Jesteście, nie bójcie, tak działają sądy w Polsce. Budujcie. Okej. Okay. Ja dzięki, Adrian. Dzięki.